Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Krzysztof. A dzisiaj dla was taka niespodzianka, a mianowicie olej zakropił mi szybę. Dobra, radę podpiąć, bo było naprężone w silniku, w wężu. A dzisiaj mianowicie, zobaczcie, co to za ciekawą rzecz robimy. No smród wozimy, kurwa, smrudę, skurwicy. Takie moje marzenie, wylać sobie komuś taką beczkę na osiedlu domków jednorodzinnych pod lasem, pod Warszawą. Kurwa. Kiedyś to było, teraz to by mnie zaraz zamkli w pizdu. No i naciągamy sobie. Przymknąłem szerem, żebyśmy mnie słyszeli. Zdążyłem trochę szerem przemyć ciągnik, ale to podpinaliśmy zablokowany wąż, dotknął gdzieś wysoko, pochlapał olejem całą szybę. No ale spokojnie, damy radę. No i zawieziemy sobie tutaj dwie takie małe łączki, później trochę tutaj, póki dzień pozwala. Kieszonki, jak widzicie, troszeczkę już pocięte. Normalnie ta szyba to mi przypomina, kiedyś byłem w Belgii u znajomych i jeden gościu smażył frykandelki cały czas. To tak samo wyglądało na płytkach. No tylko, że tu jest od środka, była szyba otwarta. Wycieramy. Karna wyczyści. No ale widzimy, czy tam się napełnia, czy się napełnia. Otworzymy sobie szybę. O, pewnie się kończy zbiornik. Zamkłem. Zamkło się, czy nie? Bo nie pamiętam, w którą stronę dźwignia była. Otwarte? Tyle wyleje, że nie będziemy dalej dociągać. Przełóż następny ten zbiornik. Otóż tak jeszcze czwarty zbiornika nie ma sensu naciągać. I tak właśnie zrobimy. Nie mamy pewnej beczki, no ale ile mamy, tyle rozwieziemy. Nie będziemy przepływać na zbiornika. Trochę lekko tutaj pokropimy sobie i myk już. Oj, telefon jeszcze. I szwagier, proszę. Halo. Dobrą. Nie, no dwie połówki weź. Nie, dwie połówki wystarczą w zupełności. No, mogą być bolsa. To się nagrywa, jak ci się pyta, to się nagrywa wszystko, to się nagrywa. Będziesz na YouTubie, no nara. Szwagier jedzie z wizytą. A że jest sobota, imieniny kota, to trzeba jakieś gorzały popróbować, a my sobie już jedziemy. No i zobaczmy, co mamy. Prawa pięknie już odbija, kolejne pola są cięte. Wyciągniemy chociaż ze szybeczki, bo ten poziom wód był tak wysoki, że w lutym
żółtym brudz. Tego tam słowa nie było. Wylałem niedawno tam 50 tysięcy litrów, czy to jest jakaś część, bo zbiorniki mam 160 tysięcy i zup są pełne, zaczęło mi wychodzić prawe. Śmierdzi, kurwa, jak mam pies pod paznokcia. Ale to jest naturalne. A proszę, proszę, proszę. Z przodu gościu 30 rotacyjną napiera trawę. I można. Idzie, przecież chmura dymu. I już puste i zjeżdżamy sobie na drogę i pędzimy. Piękna ma tu kawałek trawy. Wałki niemiłosierne. My cyk jedziemy, a żeby nie było nam smutno pracować przy domu. Buongiorno. El Clasico. Kasztelana trzeba zacząć. Zimniutki po byku. Sobota, godzina 18. Nigdzie nie będziemy jeździć drogą publiczną, żeby nie było wątpliwości. To jest moja droga prywatna. Moja. A na mojej drodze sobie mogę robić co se chce, jeżeli nikomu nie rozjadnie, komu się nie zrobię. Więc mogę wypić sobie piwko, tak? No myślę, że od jednego piwa przy sobocie korona nikomu z głowy nie spadnie. A że jest zimne, to cały dzień dzisiaj był naprawdę mozolny. Warto. Kurwa, raz, dwa, trzy. Iberko. Tak widzicie, z boku się kiszonka ścięta. No robię to etapami, słuchajcie, no po 5 hektarów, ne? Bo później zgarnąć, owinąć przez jeden dzień, no jest ciężko, więc na pewno ktoś powie zgarnij pryzmen. Pewnie ma rację i tak będę musiał robić. Na razie wygodne są na mnie baloty, ale robię to po 5 hektarów w takich działkach. Jest ponad 20 hektarów tej trawy, więc 4 strzały, 5 strzałów jest pozamiatane. Jak widzicie, dalej z zeszłorocznych balotów z tamtej strony, z tej mam jeszcze ponad 200. Kukurydzy mam co najmniej do grudnia starej jeszcze, więc myślę, że więcej może na kieszon, pójdzie na ziarno w tym roku, jakieś parę złotych padnie. Oby tylko pogoda nam dopisała na zbieranie tej sianów kiszonki, będzie ok. Mama sobie warzywniczek pieli. Skoro lubi, niech to robi. Warzywa są w stanie też można by kupić. Na pewno swoje są dużo lepsze, bez żadnych takich chemikaliów. Miejsce, nie wiem czy pamiętacie, wcześniej gdzie była pryzma. Zrobiłem mieszankę, gdzieś to się tam zetnie później. No i później będzie znowu kolejna pryzma. Słowo biorę do wasza wozu, to wyjechałem. Tam. Ale już sobie podjeżdżam. O, pan Izidor wyciągnął na drugą stronę przewód.
podjeżdżamy na drugą stronę. Będziemy robić sobie kółeczko. A za chwilę pojedziemy rozwać, słuchajcie, do Jasia. Pojedziemy sobie zaraz do Jasia i rozdrojemy koło Jasia. Będzie mu śmierdziało. Życie. Zobaczcie, tutaj jeszcze mam też belki, siane kiszonki. Tam jeszcze z zeszłego roku, no ponad 200 jeszcze mi zostało. I już ciągniemy. Jak Solaris. Cieślakowi. Taką małą beczką niestety jest to mozolem. Na ten moment mam dostępną tylko właśnie taką małą beczkę. Kiedyś pożyczałem od kolegi 18 tysięcy joski na... No to do południa wjeżdżam całe zbiorniki. To była bajka, no ale niestety. Beczki już nie ma, a co z nią kupić, to też kosztuje grubo ponad 100 tysięcy, gdybym miał taką beczkę kupić. Mam już swój wiek, więc chyba bym kupił Hyundai Tucsona w napędach. Trzeba myśleć też o sobie, słuchajcie, nie tylko o w kółko o rolnictwie, o gospodarstwie, o robocie. Przychodzi ten czas, że trzeba... Macie te 40 parę lat, trzeba pomyśleć już o sobie. Bo zastałem, że wszystkiego mieć nie można, tak? Uważam, że da się radę z tym, co jest. Więc spoko, co się przejmować. Wasze zdrowie. Przy sobocie, ale nie po robocie. Wygrałeś to ropa. Ciekawe, czy też wygrałem. Panie, nawet nie ma napisu, graj dalej. Szczególny rekord chyba. Wyciągniemy kilka beczek, jest sobota, godzina 18. Szwagier przyjedzie, grilla się napali. Tak jak wam mówię, pamiętajcie zawsze też o sobie, nie myślcie tylko o pracy. Nie myślcie tylko o tym, że musicie coś zrobić, bo roboty nie przerobisz, kobiety nie przedolisz i rzeki wzdłuż nie przepłyniesz, więc wszystko musi mieć swój umiar i w pewnym momencie dojdziecie w wniosku, że na pewno warto myśleć trochę też o sobie, bo tak to życie wam się skończy, a nic nie będziecie z tego życia mieć, tak? Fajnie, mnie też kiedyś to cieszyło, teraz też mnie cieszy, jeżeli coś nowego zakupię i tak dalej dla gospodarstwa, jakąś maszynę, no ale wszystko musi być smutnie miało. Tu mamy hałas. Pojedziemy sobie teraz do Jasia. Beczka ma procent 5000 litrów, szału nie ma. Padało nas spore, widzicie, kałuże jeszcze zostały. Na pewno byłby sens się rozwijać, ale w tym momencie, jak rząd postępuje z rolnikami,
Czy warto na to wszystko ryzykować miliony złotych? To zostawiam do waszej oceny. Wydaje mi się, że ciężko. W myślach moich gdzieś tam chodziłoby pewnie obudowanie z boku jeszcze jednej dużej obory na 150 sztuk 200, to zostawić na opasy. No i pewnie by to zdawało sobie egzamin, ale jeżeli ja mam brać, nie wiem, na taką oborę 1,5 miliona kredytu i liczyć łaskawie, że ktoś będzie za mleko dawał mi godziwe pieniądze w naszym rejonie, bo ja nie mówię o rejonie Podlasia. To mija się to z celem. Trzeba w miarę doglądać tego, co się ma i nie będziemy tutaj na ten moment, jeżeli mamy taką sytuację gospodarczą, nie będę tutaj, słuchajcie, szalał czy jakiś ekscesów robił, bo pewnie no, poszedłbym do banku, dalej bym zrobił kolejną i dzierżę wszystkiego, paszy by mi starczyło na te 150 klub spokojnie. Ale kto mi zagwarantuje, że w moim rejonie, bo nie mówię o rejonie Podlasia i porządnych mleczarni, jak jest Wysokie Mazowieckie, czy Piątnica, czy Mlekowita, czy tam, nie wiem, być może jeszcze Ryki, pozdrawiam serdecznie Ryki. Na pewno ciężko, słuchajcie, no, nigdzie nie jest łatwo, tak? To ja to rozumiem, ale to na ten moment, patrząc, obserwując, co się zmienia w rolnictwie, co się zmienia w życiu ludzi, sam uważam, że moje córki powinny, skoro dobrze się uczą, niech się uczą, niech sobie ziemię obrobią, a tyle lat, co już ojciec, ja trzymamy bydło mleczne, i jeżeli tak będzie to dalej postępowało, trzeba dać sobie z tym spokój. Taka jest prawda. No nie? Może to się komuś podobać, może nie, ale takie jest moje zdanie. Bo będą miały, na pewno każdy z was chciałby, żeby wasze dzieci miały jak najlepiej, ja też bym chciał. Więc po co mają nie mieć święta, niedzieli i w ogóle. Inni ludzie pracują, mają weekendy, długie weekendy, cuda, wianki i się upierdzielają. Ja tego nie mam. Ja nie mam święta, ja nie mam Wigilii. Znaczy mam Wigilię, no ale ostatnio też dwa wycielenia w Wigilię, Wigilia 22. Nie mam żadnych świąt, nie mam żadnych niedzieli. Komunia gdzieś tam, nie wiem, w Łodzi daleko. Trzeba wstać bardzo wcześnie, poprzątać, żeby pojechać. Żona była chrzestną na komunię, później słuchajcie, żeby znów poprzątać, wcześniej wychodzisz, wracasz, już tu nie mówię, że nic nie wypijesz, bo to już jest normalne, ale to jest to przegięcie pałki, nikt tego nie szanuje i moim zdaniem szanował nie będzie. W początku budziłem się, że jednak taki nowo pracy będzie wymagał uszanowania od kogoś. Nie, nikt was nie uszanuje, bo na zachodzie gdzieś tam ludzie mają, znaczy tam to inaczej działa, tak? Są firmy bądź studenci, na praktyki przyjeżdżają na tydzień, dwa, zanim wydoją. Ci ludzie mogą wyjechać, gdzieś sobie zrobić, załatwić. My tego nie mamy, nie możemy, zresztą też jest na to nie stać, tak? Bo każdy ma jakieś kredyty do spłacenia, każdy ma jakieś tam, nie wiem, zobowiązania. Cena mleka widuje. No, na moim przykładzie wam powiem, że w ciągu jednego miesiąca na przełomie listopada, a teraz mamy maj, miesięcznie mam 9 tysięcy złotych mniej za mleko. No to prosty rachunek, tak? No 9 tysięcy, słuchajcie, to jest kupa pieniędzy. Za 9 tysięcy to można by nie wiem co robić. A nie da się właśnie tego rozsądnie rozplanować. Dlatego jestem przeciwny wszystkiemu, niestety. No, takie na ten moment jest moje zdanie. Być może jest one zgodne z myśleniem Unii Europejskiej. Unia Europejska tak chce, żeby większość rolników myślała, że nie opłaci się, że mamy to w dupie, mamy później o nich kupować. Oni dotują swoich rolników, nam jest nie wolno. Czas
pięknie, bo koniec, słuchajcie, pędzi, więc jeżeli udzicie się, że zrobicie gospodarstwo opłacalne produkcją mleka na poziomie 20-30 krów, może nawet 40, to jest bajka i mrzonka. Tak na pewno być nie będzie. Zobaczcie, jak hybryda poszła. Jestem zdziwiony. Aż zatrzymam się sekundkę, wam pokażę ciekawą rzecz. Pamiętacie, jaka rygódka była ta hybryda? Co wam mówiłem? Ja pryskałem. Teraz się to bardzo znacznie zmieniło, ale chciałem pokazać wam ciekawą rzecz. Zobaczcie. Tu mi brakło 50 metrów przejechać oprysku na grzyba. Zobaczcie, jaki mącznik. Masakra. Masakra. Kawałek brakło przejechać. Pójdziemy sobie w drugie miejsce, gdzie było pryskane. Zobaczymy, jak wygląda ta. A zobaczcie, jak ona wygląda. Ona była taka licha. Ale mnie na razie zaskakuje. Jest rzadkawa, bo faktycznie było mokro, część ziarna wygniło. Jest rzadkawa, ale i tak coś tam dała, tak? Tu na pewno było pryskane, tak myślę. Zobaczcie, czy tu jest mącznik? Nie ma. Nic nie ma. Czyli co, warto jest pryskać na grzyba? Oczywiście, że tak. Zobaczcie, jaka flaga potężna. Nie wiem, jak hybryda odda, będziecie sami widzieli, na pewno w kolejnych filmach zobaczycie. Sam jestem zdziwiony tym faktem, ale naprawdę, tutaj gdzie zabrakło oprysku na grzyba, ten kawałeczek malutki, o jest, zobaczcie, no, kropka na kropce. A kolor to ma taki normalny, że jakbyś, nie wiem, prawie czarna. Przecież, zobaczcie, brakło tej hybrydy, znaczy brakło. Hybryda była kupiona dotąd, później jest zasiana dalej, tradycyjna pszenica populacyjna. Zobaczcie, wygląda podług niej. No masakra, gdyby tamto była gęsta, byłoby naprawdę ciekawie. A my sobie, wiecie, wjeżdżamy sobie, my do Jaśka rozdać. Mamy kawałek pola, ale do czasu też trzeba go gnojówką zasilić. Chyba Janek się nie obrazi, że będzie mu śmierdziało. Miejmy taką nadzieję. Jeszcze nikt nie umarł. Gdzie będzie miał niespodziewankę. Postaci z mrodu. No ale czasami trzeba i tak. Thank you.
może z domu nie wychodzić, nie? I nie będzie mu się działo. Wszystko pięknie. Za smród nie odpowiadam. Kukurydza z boku rośnie. Wąchać nie musi. O, wiazdek mu polałem. O, losie. Co tam do rana? I my jedziemy w lewo. Także zobaczcie, populacyjna i hybrydowa. Otworzę szybę, bo przez szybę może nie bardzo, ale zobaczcie. Jaka jest różnica na kolorze i w ogóle na ulistnieniu, nie wiem. Nie chcę chwalić tej hybrydy, bo ją negowałem strasznie, ale część nasion zginęła, bo bardzo mokre. Być może gdyby była ciutkie większa gęstość, była to naprawdę, naprawdę zobaczymy, jaki będzie efekt. Bo ja jestem na razie w szoku. O tym, co było. Nie jest ta kamera HDK, więc na pewno wam tego nie pokażę dokładnie, ale... Ale co? Pimpek, pimpek. O, Karol leży jakiś u sąsiada. I my, czwagra, samochód, widzę! Z daleka. Wiezie bolsa. Nie, z gdzie czołki życie się wywiedzie. I będzie, mi się wydaje, ok. Bardzo ładnie już tutaj kolor przybiera nasza kiszonka. Myślę, że jest bardzo tęga na poniedziałek. Też będzie to zebrania. Spiątniemy we wtorek, zetnie się kolejne 5 hektarów. Także na spokojnie, delikatnie, a żeby za dużo wam je nudzić i żebyście się nie wkurwiali moją głupią gadką, także zrobię wam jeszcze wasze zdrowie. Łyka i chwilowo żegnam się z wami. Trzymajcie się, hej!